Nazywam się Justyna Żałobowska i jestem byłą zawodniczką boksu olimpijskiego, a obecnie jestem trenerką. Jak miałam 13 lat, to zaczęłam pierwsze treningi boksu i tak naprawdę cała moja rodzina była przeciwko, ale ja na tych treningach czułam, że to jest po prostu coś dla mnie, że ja jestem we właściwym miejscu. Ucząc innych, czuję, że to jest to, co powinnam robić, że obrałam prawidłową ścieżkę dla siebie i jest to coś po prostu, co kocham. Nazywam się Justyna i jestem trenerką boksu. Dzisiaj poprowadzę dla Was trening bokserski. Pierwsze treningi boksu nie są zbyt intensywne. Wynika to z tego, że zanim zaczniemy boksować, musimy nauczyć się techniki bokserskiej. I dzisiaj właśnie poznamy pozycję bokserską oraz nauczymy się ciosów prostych na górę. Do tego treningu nie potrzebujecie żadnego sprzętu, wystarczy, że jesteście. Zaczynamy. W boksie mamy pozycję asymetryczną i silniejsza strona stoi z tyłu. Stańcie ze złączonymi stopami. Prawą nogę przesuńcie w tył do połowy lewej, a lewą odstawcie troszeczkę szerzej niż szerokość bioder w bok. Stopy powinny być rozstawione trochę szerzej niż szerokość bioder. Nogi są zrelaksowane, kolana są takie luźne. I w boksie chodzimy tak, żeby nie krzyżować nóg. Co to znaczy? Idąc w prawo, zaczynam prawą nogą krok, dostawiam lewą, na taką samą odległość. Idąc w lewo, lewa, prawa, do przodu, przednia od palców i dostawiam tylną, do tyłu, tylna, przednia. I zadanie dla Was, poruszamy się w każdą ze stron po jednym kroku. Prawa, lewa, lewa, prawa, do przodu od palców, dostawiam prawą, tylna, przednia. Prawa, lewa, lewa, prawa, przednia, tylna, tylna, przednia. I sprawdzam, czy nogi ustawiły się w takim samym ustawieniu, jak ustaliłyśmy na początku. Trochę szerzej niż szerokość bioder. Przede wszystkim pozycja w boksie musi być stabilna. I to jest taka najważniejsza cecha tej pozycji. Więc jeszcze raz, ruszamy. W prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Taki efekt gumy. Odstawiam, dostawiam, odstawiam, dostawiam. I cały czas na tą samą odległość stawiam stopy. I po dwa kroki w prawo, dwa kroki w lewo, od palców do przodu dwa kroki i do tyłu. Dwa. Dobrze? Ustawcie się w pozycji bokserskiej, jak są ustawione ręce, czyli jak trzymamy gardę. Prawa ręka jest przyklejona do dolnych żeber, a dłoń sięga do brody. Żeby sięgnęła do brody, to broda musi być trochę schowana, skierowana do klatki piersiowej. Patrzymy spod byka. Nadgarstek jest usztywniony i przyciskamy rękę do ciała. Lewa ręka jest na wysokości oczodołu, łokcie są wąsko i pamiętamy o ustawieniu nadgarstka, ustabilizowany nadgarstek, przedramię i ręka tworzy jedną linię. Łokcie są wąsko i w tej pozycji ruszamy w każdą ze stron. Dwa w prawo, dwa w lewo, dwa do przodu i dwa do tyłu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Do przodu od palców i do tyłu i jeszcze raz. W prawo dwa, w lewo dwa. Spójrzcie czasem na stopy, czy się dobrze układają, czy lewa noga jest z przodu, prawa jest z tyłu, czy są na szerokość bioder i czy czujecie się stabilnie. Prawa, lewa, do przodu, do tyłu i w lewo. Dobra, trudniejsze zadanie. Pamiętamy o ustawieniu stóp. Stabilna pozycja, ręce są w gardzie, prawa przyklejona, lewa jest przed twarzą i poruszacie się za mną. Poruszacie się za mną jak lustrzane odbicie. I dwa kroki w lewo. Łokcie są wąsko, patrzymy spod byka, brzuch jest lekko napięty. Ja idę do przodu, wycofacie się do tyłu. Idę do tyłu, idziecie do przodu. I na boki. Dobrze. Umiemy już pozycję bokserską. Wiemy, jak poruszać się w boksie. Zanim nauczymy się ciosów, to
troszeczkę się rozgrzejemy. Przejdźmy do planka na prostych rękach. Ręce są pod barkami, miednica jest podwinięta, łopatka jest ściągnięta. Nogi są proste, mocno napięty pośladek. I zostajemy w planku. Odpychamy się cały czas od podłogi. Barki od uszu. Głowa patrzy na podłogę, między ręce. OK. Usiądźcie w siedzie japońskim na zgiętych stopach. Rozciągamy stopę, przygotowujemy sobie ją do skrętów. I prawa ręka na lewe ucho, druga ręka prosta. Rozciągamy bok szyi. I zmiana ręki. OK. I deska na przedramionach, czyli stawiamy przedramiona na podłodze, podwijamy miednicę, wnętrza dłoni są skierowane do sufitu, podwijamy miednicę, mocno napięty brzuch. I trzymamy. Mocno napięte udo. Łopatka ściągnięta. Wróćmy do siadu japońskiego ze zgiętymi palcami. Cały czas czujemy, jak stopa się rozciąga. Przygotujemy sobie przedramiona i nadgarstki. Prosta ręka przed siebie i naciągamy palce na siebie. Zmiana ręki. Wnętrze dłoni skierowane prosto. I zmiana ręki. Teraz naciskamy na grzbiet. I druga ręka. Łopatki. Przejdziemy sobie do klęku podpartego. Ręce są pod barkami. Palce stóp są podwinięte. I pozycja niedźwiedzia. To znaczy podnosimy kolana i zostajemy w pozycji niedźwiedzia. Brzuch się napina. Pompki łopatkowe, czyli ręce zostają proste. Zbliżamy do siebie łopatkę i oddalamy. Zbliżamy do siebie łopatkę i oddalamy. I tak 6 takich pompek łopatkowych. To może być subtelny ruch. I ostatni. I luz. Zanim nauczymy się ciosów, jeszcze jedno ćwiczenie wprowadzające. Stopy troszeczkę szerzej niż szerokość bioder. Ręce w bok. Nisko broda, patrzymy spod byka. Już tą pozycję brody zapamiętujemy i ręce w bok. Skręcamy prawą nogę, pięta na zewnątrz, kolano do środka. Ciężar ciała przenosimy na lewą nogę i ręce ustawione są w linii. Wracamy do pozycji i w drugą stronę. Hop. Taką pracę właśnie wykonujemy przy ciosach w boksie. Raz jedna noga się skręca, biodro się skręca, druga noga jest obciążona i wracam. Raz jedną skręcam, raz drugą. Ręce mogą być lekko ugięte w łokciach, nisko broda, brzuch jest lekko napięty. Wyhamowuję ten ruch właśnie w momencie, kiedy ręce są na jednej linii przede mną i głowa w miejscu.
i luz. Zanim przejdziemy do części technicznej, dajcie sobie chwilę na odpoczynek. Ja w takich momentach stosuję olejek CBD. Ciosy proste, czyli stajemy w gardzie, lewa noga z przodu, prawa z tyłu, prawa ręka przyklejona, lewa ręka jest na wysokości oczodołu. Praca ręki wygląda następująco. Prowadzę łokieć blisko ciała i na końcu dopiero dokręcam pięść. Prowadzę łokieć i na końcu dokręcam pięść. Do tego ruchu dodaję pracę biodra, kolano do środka i pięta na zewnątrz. Druga ręka jest przyklejona. Ciężar ciała jest na prawej nodze i mam stabilną pozycję. Spróbujcie wszystko połączyć, czyli łokieć prowadzę wąsko, dokręcam pięść na końcu, skręcam biodro, skręcam pięto na zewnątrz, prawą rękę przyklejam do brody. Wyprowadzam cios, przenoszę ciężar ciała na prawą nogę i wracam do pozycji bokserskiej, na obie nogi. I jeszcze raz, lewy i wracam, lewy i wracam. Łokieć wąsko, druga ręka przyklejona, ciężar ciała na tylnej nodze. I połączymy sobie dwa elementy, które już poznałyście. Poruszanie się i zadawanie ciosu lewą ręką, lewego prostego. Więc chodzicie za mną, kroczek w bok, zadaję lewy. Kroczek w drugą stronę, zadaję lewy. Do tyłu krok, zadaję lewy. Do przodu, zadaję lewy. I jeszcze raz. Pamiętam o tym, żeby dostawić nogę. Prawa ręka jest przyklejona. Ciężar ciała przy lewym na prawej nodze. I nie wychylam się do przodu. Hop. Stanę do Was bokiem. Hop. W dowolnym kierunku poruszacie się. Lewa ręka zadaje cios na prawą nogę. Przenoszę ciężar ciała i patrzę za ciosem. Prawy prosty. Stajemy sobie w pozycji bokserskiej, ręce w gardzie i zaczynając od stopy, pięta na zewnątrz, kolano do środka, prawe biodro do przodu i wyprowadzam wąsko prawą rękę, dokręcam na końcu, druga ręka jest na brodzie i wracam do pozycji. Poprawiam stopy i jeszcze raz. Wszystko synchronicznie, skręcam prawe biodro, skręcam pięta na zewnątrz i wracam do pozycji. I jeszcze raz. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Prawy bark idzie do przodu, lewy bark idzie do tyłu. Prawy do przodu, lewy do tyłu. Głowa w miejscu. Patrzę w jeden punkt. Skręcam nogę. I wracam. Dołączymy sobie kolejny element, czyli poruszanie się, zadawanie ciosów lewą ręką i zadawanie ciosów prawą ręką. Spróbujcie ze mną. Krok. Lewy prosty, krok w drugą stronę, prawy prosty, do przodu, lewy prosty, do tyłu, prawy prosty. Skręcam nogi, przenoszę ciężar ciała i jedziemy. W prawą stronę, lewy prosty, w lewą, prawy prosty, do przodu, lewy prosty, do tyłu, prawy prosty. Na jeden jest lewy prosty, na dwa jest prawy prosty, jeden. Dwa, jeden, lewy prosty, dwa, prawy prosty, jeden, dwa, jeden, dwa. Okej. Pamiętajcie, że pośpiech nie wpływa korzystnie na naukę nowych rzeczy, więc dajcie sobie czas, żeby opanować technikę. Nauczymy się teraz biegu bokserskiego, co pozwoli nam zintensyfikować trening. Znacie już ciosy, więc bieg bokserski to będzie pestka. Bieg bokserski, czyli bieg w miejscu. Ręce są przy brodzie i prawa ręka pracuje z lewą nogą, a lewa ręka z prawą nogą na zmianę. Raz, dwa, raz, dwa. Ręce wracają po jednej linii. Dokręcamy pięści. Patrzymy spod byka. Łokcie wąsko, przyklejają się do żeber i do brody. I wkręcamy. Wkręcajcie pięści do środka, łokcie wąsko, patrzymy spod byka. I czas. Wiemy, jak wygląda pozycja bokserska. Umiemy zadawać ciosy proste.
Więc teraz przyszedł czas na interwał z elementami boksu, żeby się troszeczkę zmęczyć. Więc będziemy wykonywać bieg bokserski, 20 sekund, 40 sekund przerwy, przerwa będzie aktywna i w przerwie poruszamy się w pozycji bokserskiej i na sygnał zadajecie albo lewy prosty, albo prawy prosty. Niech lewy prosty to będzie 1, 2 to będzie prawy prosty. I dalej poruszamy się w czterech kierunkach, do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. Gotowe? 20 sekund biegu bokserskiego. Uwaga, jedziemy. Czas. Ręce wracają na brodę. Intensywna praca. Oddychamy nosem. I w przerwie 40 sekund poruszania się w pozycji bokserskiej, ręce są przy brodzie i na sygnał zadajecie lewy albo prawy. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 2. 1. I druga rundka. 20 sekund biegu bokserskiego. Intensywnie biegniemy w miejscu. Ręce wracają na brodę. Łokcie wąsko. Oddychamy nosem. I trzymajcie tempo. 20 sekund i luz. I w przerwie poruszamy się. Jak czujecie się już ok z poruszaniem, to możecie bardziej intensywnie pracować, szybciej. Dostawiamy nogę jedna za drugą i na sygnał zadajemy cios. 2. 2. 1, 2 i luz. I trzecia rundka. Ostatnia rundka. 20 sekund pracy. Ręce wracają na brodę. Synchronicznie prawa ręka z lewą nogą. I końcówkę możecie przyspieszyć i luz. I 40 sekund pracy. Na paluszkach. Ręce są wysoko, łokcie są wąsko. Na sygnał zadajemy. 1. 2. Pamiętamy o skręcie. 2. 1. 2. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1 i luz. Po trzech rundach zróbcie 60 sekund przerwy po każdym interwale. I kolejny interwał, dwa ćwiczenia, 20 sekund pracy, 20 sekund aktywnej przerwy. Stajemy z lewą nogą z przodu. Prawy prosty, wyprowadzamy, lewa ręka jest przy brodzie i zmieniamy nogi, zmieniamy ręce na raz. 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 Raz i coraz szybciej. Raz, 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 raz. W ten sposób pracujemy, ręce wracają na brodę, długi cios, wyciągamy barki do przodu, wyciągamy biodra, skręcamy. Dobra, 20 sekund pracy, 40 sekund przerwy aktywnej, czyli przechodzimy do planka. Plank na jednym przedramieniu,
Nogi są obok siebie i przechodzimy. 20 sekund. Raz na jedną, raz na drugą. Ręka może być w górze, prosta albo ugięta. I przechodzimy. Dobra. Gotowe? 20 sekund pracy. Ustawcie się już w pozycji. Lewa noga jest z przodu, prawy prosty wyprowadzam i druga ręka jest na brodzie. I uwaga, hop! Ręka wraca na brodę. Długi cios. Biodra się skręcają. I luz. I przechodzimy do planka. 20 sekund, raz na jedną stronę, raz na drugą. Odpycham się od przedramienia, mocno pracuję bok tułowia, patrzę za ręką. I luz. Druga runda. Czas. Raz, dwa. Na zmianę. Prawa ręka z lewym kolanem. Ręce wracają na brodę. Pięści są zaciśnięte. I końcówkę możecie przyspieszyć. I luz. Przechodzimy do planka. Na przedramionach. Raz na jedną. Raz na drugą. Odpychamy się od przedramienia. I luz. I trzecia rundka. Ostatnia. Głowa w miejscu. Całe ciało obraca się. Raz prawy bark jest z przodu. Raz lewy. I końcówka. Ostatni plank. Patrzę za ręką. I luz. Okej. Ręce są przy brodzie. Prawa ręka dotyka lewego kolana. Druga noga się skręca. I wstając wyprowadzam dwa ciosy. Raz, dwa. Drugie kolano. Raz, dwa. Raz, dwa. Kolano. Raz, dwa. Kolano. Raz, dwa. Kolano. I praca, 20 sekund pracy, 40 sekund przerwy aktywnej, stajemy w planku i stopy mogą być troszeczkę szerzej, 20 sekund zostajemy w planku i raz prawa ręka wraca do brody, raz lewa, raz prawa, raz lewa, raz prawa, raz lewa. Gotowe? Stajemy na szerokość. Bioder troszeczkę szerzej i uwaga, 20 sekund pracujemy, 20 sekund odpoczywamy w planku. I jedziemy. Czas. Prawa na lewe kolano i na zmianę. Hop, raz, dwa. Hop, raz, dwa. Hop, raz, dwa. Kolano, raz, dwa. Kolano, raz, dwa. Ręce wracają na brodę. Skręcamy nogę. I do planka przechodzimy w planku raz prawa do brody, raz lewa. Staramy się cały czas mieć prosto biodra w jednej linii. Biodra się nie kołyszą, brzuch jest mocno napięty. Odstawiamy rękę, druga ręka jest przy brodzie. Zaciskamy pięść. Druga runda. I uwaga, hop!
kolano. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Zejdź, raz, dwa. Zejdź, raz, dwa. Patrzymy cały czas przed siebie. I los. Przechodzimy do planka. W planku ręka wraca do gardy. Biodra są w miejscu. Pośladek napięty. Brzuch napięty. Proste kolana. I już końcówka. I luz. Ostatnia rundka. Jedziemy. Czas. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Druga ręka jest na brodzie. Jedna bije, druga kryje. Taka jest zasada. Jedna zawsze jest na brodzie. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I przyspieszcie. Końcówka. Ostatnia runda. I plank. Ostatni plank. I jedziemy. Prawa ręka wraca do brody. Lewa ręka wraca do brody. Ostatnie 20 sekund. I luz. Nie wiem jak wy, ale ja się troszeczkę zmęczyłam. Teraz przyszedł czas na rozciąganie. Ale stańmy sobie w klęku jedno nóż. Jedna noga jest z przodu, druga oparta na palcach z tyłu. Ręce są przed wami, przed sobą trzymamy ręce i otwieramy jedną rękę, patrzymy za palcem i wracamy. Otwieramy klatkę piersiową, sięgamy jak najdalej i wracamy. Jeszcze dwa. Kolano zostaje proste, nie rusza się i wracamy. Otwieramy mocno klatkę. I wracamy. Zmieńcie nogę i zmieńcie rękę. Stopa na palce, ręce przed sobą i wzrok idzie za ręką z tyłu. Otwieramy klatkę i wracamy. I wracamy. I ostatni. Zwijanie kręgosłupa na koniec. Stajemy sobie na szerokość bioder. Ruch zaczynamy od brody. Będziemy kręg po kręgu zwijać kręgosłup w dół. Najpierw broda, później szyja, odcinek piersiowy, kręg po kręgu powoli. Odcinek lędźwiowy. I do zwisu. Nogi możemy lekko ugiąć, w takim luźnym zwisie. Chwilę zostać, luźna szyja, luźne barki i z powrotem odwijamy się w górę. Najpierw odcinek lędźwiowy, piersiowy, szyjny i głowa na końcu. Otwieramy klatkę i jeszcze raz. Najpierw broda do klatki, barki razem z odcinkiem piersiowym, odcinek lędźwiowy powoli. I w dół zwis. Możemy sobie trzymać się za łokcie, jeżeli ręce dotykają podłogi. Luźno sobie wisimy. Nogi mogą być lekko ugięte. I z powrotem odwijamy się kręg po kręgu do góry. I głowę podnosimy ostatnią. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że zachęciłam was do rozpoczęcia swojej przygody z boksem. Do zobaczenia.